Witajcie na kolejnej prezentacji na temat dzielenia. Chcę dzisiaj z Wami poćwiczyć dzielenie liczb wielocyfrowych przez liczbę dwucyfrową. Na poprzednim, trochę prostszym etapie dzielenia, dzieliliśmy przez liczbę jednocyfrową. Teraz kolej na dzielenie przez liczby dwucyfrowe. No to przećwiczmy sprawę na jakimś zadaniu. Normalnie zadania na tym etapie są trochę trudniejsze, ale może na początek coś prostego: 6250 podzielone na 25. Najlepiej podejść do tematu w taki sposób. Dzielimy przez 25. Pytamy, czy 25 mieści się w szóstce. Oczywiście, że nie. 6 jest za małe, żeby zmieściło 25. 25 po prostu się nie zmieści. No to pytamy dalej. Jeżeli 25 nie zmieści się w 6, to może się zmieści w 62. Oczywiście, że się zmieści. 62 jest większe od 25. Teraz pytamy, ile razy się zmieści. Pomyślmy, 25 razy 1 to 25, 25 razy 2 to 50, czyli 2 razy się zmieści, a może więcej niż 2, przynajmniej 2 na pewno, może 3. 25 razy 3 równa się 75, za dużo, 75 to więcej niż 62, czyli 25 mieści się w 62 dwa razy. I tutaj nie ma gotowego mechanicznego sposobu na obliczenie tego ile razy się zmieści. Trzeba trochę zgadywać i czasem nie trafiamy i się mylimy. Na przykład stwierdziłbym, że 25 mieści się chyba jakoś tak 3 razy. Ale potem jak już mamy tę liczbę i mnożymy 3 razy 25 równa się 75 i wtedy okazuje się, że 75 jest większe od 62. Więc przesadziłem. Muszę się cofnąć i zmniejszyć liczbę 3 na liczbę 2. I tak samo sprawdzam przy pomocy tego mnożenia, kiedy pomylę się w dół i wymyślę za małą liczbę. Gdybym tu napisał 1, 25 zmieści się w 62 jeden raz i potem mnożę 1 razy 25 równa się 25, potem odejmuję i różnica, wynik tego odejmowania jest większa niż 25. Wtedy wiem, że jeden to za mało i poprawiam na większą liczbę. Na dwa. Nie chcę za dużo namieszać, chcę tylko, żebyście wiedzieli, że nie ma się co stresować, jeżeli za każdym razem, kiedy musicie tu wpisać jakąś liczbę, nie wiecie, jak ją obliczyć i musicie jakoś ją wymyślić i zgadujecie. I właśnie o to chodzi. Wszyscy tak właśnie to robimy. Trochę trzeba pozgadywać, a jak nie trafimy, to to mnożenie i to odejmowanie naprowadzi nas na cel. No dobra. 25 mieści się w 62 dwa razy. Teraz mnożymy 2 razy 25, 2 razy 5 równa się 10, 2 razy 2, dodać 1, równa się 5. Można szybko w pamięci 2 razy 25, 50, teraz odejmujemy 2 odjąć 0 równa się 2, 6 odjąć 5 równa się 1. Teraz spisujemy z kolejnego rzędu, piątkę. Pozostałe części tego schematu dzielenia są bardzo podobne do dzielenia przez liczby jednocyfrowe. I znowu pytamy, ile razy 25 mieści się w 125? I można tak. 25 zmieści się w setce jakieś 4 razy. No to w 125 o 1 25 więcej, czyli 5 razy. Jeżeli nie jesteście pewni, czy 5 jest ok, to możecie wpisać mniej 4, potem pomnożyć, potem odjąć. Jeżeli reszta. Po odejmowaniu będzie za duża, to zwiększycie czwórkę do piątki. Jeżeli uważacie, że 5 to za mało, to możecie spróbować z szóstką. Potem pomnożyć, jeżeli zobaczycie, że 6 razy 25 to więcej niż 125, to będzie oznaczało, że szóstka jest za duża i że trzeba ją zmniejszyć, na przykład do piątki. No to spróbujmy z piątką. 25 mieści się w 125 5 razy. Teraz mnożymy 5 razy 5 równa się 25, 5 razy 2 równa się 10, dodać 2 równa się 12. Razem dokładnie 125. Odejmujemy 125, odjąć 125 równa się 0. Teraz spisujemy cyfrę z kolejnego rzędu, to 0. 25 mieści się w zerze 0 razy. 0 razy 25 równa się 0. 0 odjąć 0 równa się 0. Reszta 0. No i mamy wynik. 6250 podzielone przez 25 równa się dokładnie 250. Zróbmy jakieś inne zadanie. Na przykład coś takiego ciekawego. Na 15 podzielimy 2265. I robimy dokładnie to samo co poprzednio. Czy 15 mieści się w 2? Nie. Czy 15 mieści się w 22. Oczywiście 15 w 22 mieści się jeden raz. Zauważcie, że zapisaliśmy tę jedynkę nad pozycją jedności liczby 22. Gdyby 15 mieściło się jeden raz w dwójce, to zapisalibyśmy jedynkę tutaj. Ale mieści się jeden raz w 22. I to 1 ląduje tu. 1 razy 15 równa się 15. 22 odjąć 15. Możemy odjąć tak jak się uczyliśmy z pożyczaniem, bo 2 jest mniejsze od 5. 2 odjąć 5, pożyczam, tu 1, tu 12 12 odjąć 5, 7, 1 odjąć 1, 0, czyli 22 odjąć 15 równa się 7. I kolejny rząd wielkości. Szóstkę. Przepisujemy ile razy 15 mieści się w 76. I jeszcze raz, nie ma prostego sposobu, schematu, żeby szybko policzyć, ile razy 15 mieści się w 76. Najlepiej po prostu przyjrzeć się tym liczbom i oszacować z grubsza. Trochę zgadnąć, trochę pomóc sobie tabliczką mnożenia. 15 razy 2 równa się 30. 15 razy 4 równa się 60. Już bliżej. 15 razy 5 równa się 75. Całkiem blisko. Powinno być wystarczająco blisko. Pójdźmy tym tropem. Powiedzmy, że 15 mieści się w 76 5 razy. 5 razy 5, policzyliśmy 5 razy 15 przed chwilą, ale zróbmy to jeszcze raz po kawałku. 5 razy 5 równa się 25, 5 razy 1 równa się 5, dodać 2 równa się 7. Teraz odejmujemy 76, odjąć 75 równa się 1. Przepisujemy tę piątkę. 15 mieści się w 15 dokładnie jeden raz. 1 razy 15 równa się 15. Odejmujemy i mamy resztę 0, czyli 2265 podzielone na 15 równa się dokładnie 151. Pomyślcie, co tu robimy i dlaczego. Trochę jest to trudniejsze niż dzielenie przez liczbę jednocyfrową. Musimy się zastanawiać, ile razy taka dwucyfrowa liczba mieści się w tych wszystkich dużych liczbach. I jeżeli nie znamy na pamięć tabliczki mnożenia dla liczb dwucyfrowych, Takiej od 1 razy 1 do 100 razy 100, jeżeli znacie, to super. Jeżeli nie znamy, to trochę trzeba pozgadywać. Czasem wystarczy spojrzeć na tę pierwszą cyfrę i na tę pierwszą cyfrę i coś oszacować na tej podstawie, a czasem metoda prób i błędów. Próbujecie i błądzicie. Poprawiacie i znowu próbujecie. Wyniki tego mnożenia i tego odejmowania podpowiadają nam, czy trzeba coś poprawiać. Zróbmy jakieś inne zadanie. Wybiorę losowo jakieś liczby, żeby nie było łatwej reszty. Chyba już wiecie o co chodzi z tymi resztami. Nie będziemy wnikać teraz w ułamki dziesiętne na kolumnie jedności i reszcie z dzielenia w postaci liczby całkowitej będziemy kończyć. No to losujemy 5, 9, 7, 8, podzielone na 6, 7. Liczby zupełnie z kapelusza. Nie wiadomo, co z tego wyjdzie. I zobaczycie, że ja też czasem muszę zgadywać, ile razy ta dwucyfrowa liczba mieści się w tych większych. I czasem nie trafiam i muszę poprawiać. 67 mieści się w piątce 0 razy. 67 mieści się w 59 0 razy. 67 mieści się w 597. No to zgadujemy. 67 to prawie 70. 597 to prawie 600. Gdyby miało się zmieścić 9 razy, 70 razy 9 to 630, bo 7 razy 9 to 63. 630 to za dużo, ale tylko trochę za dużo. No to zmniejszę 9 o 1. I powiedzmy, że 67 zmieści się w 597 8 razy. Zaraz się okaże, czy się pomyliłem. Na szczęście zawsze można to sprawdzić. Ten etap. Mnożenie i odejmowanie służy do sprawdzenia. 8 razy 7 równa się 56, 8 razy 6 równa się 48, dodać 5 równa się 53, 7 odjąć 6 równa się 1, 9 odjąć 3 równa się 6, 5 odjąć 5 równa się 0,61. Dobrze, udało się trafić, bo Gdyby tu pojawiła nam się liczba równa 67 albo większa od 67, to oznaczałoby, że ta liczba tutaj nie jest wystarczająco duża, że trzeba ją zwiększyć. Ale tutaj mamy liczbę dodatnią, bo 536 jest mniejsze niż 597 i liczba ta jest mniejsza niż 67, co oznacza, że trafiliśmy prawidłowo. Teraz ósemkę spisujemy. Tu może się okazać, że czeka na nas jakaś pułapka. Znowu potraktujmy to 67 jako prawie 70, a tu mamy prawie 630. No to może teraz się zmieści 9 razy. Dajmy 9 szansę i sprawdźmy, czy dziewiątka jest ok. 9 razy 7, 63. 9 razy 6 równa się 54, dodać 6 równa się 60. No i trafiony! Rzeczywiście zmieściliśmy się 9 razy, bo 603 to mniej niż 618. 8 odjąć 3 równa się 5, 1 odjąć 0 równa się 1, 6 odjąć 6 równa się 0. No i koniec. Mamy resztę z tego dzielenia 15. 15 jest mniejsze niż 67. I ponieważ nie będziemy uczyć się teraz ułamków dziesiętnych, to tak tę resztę zostawiamy. W związku z tym 5978 dzielone na 67 równa się 89 i to, co nam jeszcze zostanie, to reszta 15. Mam nadzieję, że będziecie już sami rozwiązywać tego typu zadania. Bawcie się dobrze.